Informacje i komunikaty. Bardzo proszę Panią Wójt o przedstawienie informacji na temat działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Co tu się już słyszeli, ale powtórzę. W okresie międzysesyjnym zastanawiałam się, jak przemówić do rozsądku, żeby uratować budżet, którego wraz z pracownikami, ze specjalistami jestem autorką. Budżet, który zakładał, że jesteśmy w stanie dać naszym mieszkańcom możliwość skorzystania z wszelkich funduszy zewnętrznych, jakie będą w najbliższym roku. Możliwość, bo pewności nie mamy nigdy, to są wszystko konkursy, a to związane jest ze zgodą na wprowadzenie do planu rocznego życia gminy około 6-milionowego kredytu, który de facto nie jest kredytem, a jedynie emisją obligacji. I przytoczę tylko jeden najważniejszy argument. Argument przeciwko mnie, przeciwko temu budżetowi jest taki, że się chce, 3 lata nic nie robiłam, chcę się podpisywać teraz w ostatnim roku i rozdawać wszystkim cukierki. Nie. Życie gminy to nie jest polityka rozumiana jako walka o władzę. Dla mnie życie gminy to jest polityka, tak jak ją rozumiał Jan Paweł II, czyli działanie wspólne dla dobra wspólnego. Nie mam zamiaru, jak to mówiono, zadłużać gminy. Wręcz przeciwnie, to w tej kadencji udało się rozwiązać problem zadłużenia tej gminy i w tej chwili przytoczę raz jeszcze. Zostały opublikowane dane o zadłużeniu wszystkich 2478 gmin na koniec roku 2017. Wybrałam gminy, które znamy, gminy, które są na Dolnym Śląsku, w naszym sąsiedztwie, w województwie wrocławskim. I tak najbardziej, przy liczeniu na głowę mieszkańca oczywiście, zadłużona jest gmina Prusice. Jej wolno, stawiana jest mi za przykład, na mnie wolno. Prusice ma ponad 31 milionów długu, na głowę mieszkańca 3327. Jest na 25. miejscu w kraju, jeśli chodzi o zadłużenie na głowę mieszkańca. Wołów jest na 97. miejscu w kraju, jeśli chodzi o zadłużenie na głowę mieszkańca. Ma blisko na stary rok 50,5 miliona zadłużenia. Co na głowę mieszkańca daje 2222 zł. Następnie Żmigród 30,5 miliona zadłużenia, a na głowę mieszkańca 2077. Ścinawa 19 milionów zadłużenia, 1870 na głowę mieszkańca. Milicz 42 z okładem miliony zadłużenia, 1736 zł na głowę mieszkańca. Oborniki Śląskie. Prawie 34 miliony zadłużenia, 1698 zł na głowę mieszkańca. Wiśnia Mała, prawie 15 milionów, prawie 1500 na głowę mieszkańca. Góra, sąsiedni powiat, gmina Góra, ponad 28 milionów zadłużenia, 1388 zł na głowę mieszkańca. Brzeg Dolny, tu jest gwałtowny skok, 14,5 miliona. Zadłużenia na 2017 rok, a na głowę mieszkańca już tylko 898, bo to sporsze miasto. Ale taki skok od 1400 do 8 do niecałe 900. Czyli tu się zaczynają ci, którzy mają małe zadłużenie. Czyli Przeddolny ma małe zadłużenie, 898 zł na głowę mieszkańca. Lubin miasto ma małe zadłużenie, chociaż 63,5 miliona, ale że dużo ludzi, to się rozkłada i wychodzi na głowę mieszkańca 869 zł. I bohater tej tabeli, 1772 gmina na liście gmin w Polsce, w których jest 2478. 3 700 000 zadłużenia, 443 zł na głowę mieszkańca. Połowa tego, co miasto lubi na głowę mieszkańca. I Lubin Wioski, 6 700 zadłużenia, ciupinkę mniej niż my, 439 zł. Już mniej zadłużonej gminy na Dolnym Śląsku całym nie ma. Tak wygląda nasza kondycja finansowa. Mamy zdolność kredytową, mamy świetny wynik, mamy bardzo małe zadłużenie i mamy możliwość
wzięcia tak kredytu, jak i wypuszczenia obligacji. Czym się zajmowałam w okresie metafizycyjnym? Próbą racjonalnego podejścia, ratowania budżetu na 2018 rok. Ostatnie rozdanie unijne, mam potwierdzenie z Urzędu Marszałkowskiego, chyba żeby się zdarzył jakiś cud. Ostatnie rozdanie unijne na świetlicy. Ja wiem, ja może nie muszę być fanką świetlicy, wiem, dla Państwa jest to ważne. I teraz, jeżeli na Gminny Ośrodek Kultury robimy kilka świetlic, które zostały przypisane, i na gminę kilka, to możemy startować dwa razy. Jako jeden organizm gminny mamy dwie możliwości. Niektóre świetlice się na pewno nie załapią, bo warunki są obostrzone. Ale czy to znaczy, że mają się marnować? Nie, to znaczy, że trzeba je wyremontować raz, a dobrze je zapomnieć i używać. Jest warunkiem, jest wysoko punktowana tak zwana mikroinstalacja, ponieważ Unia zauważyła, że w Polsce świetlice się marnują dlatego, że są rzadko używane. I one są takie mądre i zmarznięte. Więc jak będzie mikroinstalacja, fotowoltaika na dachu i cały czas będzie lekko potrzebna taka świetlica, to ona się po prostu nie będzie marnować. I jak przychodzimy, bo robimy imprezę i zaczynamy gwałtownie palić, to się wszystko sprawdza, to wtedy ten obiekt się niszczy. Dlatego warunkiem jest taka na przykład mikroinstalacja. I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli na nowo i na tych przebudowywanych damy na tą mikroinstalację, to co? To na te stare, na które się nie załapały, które wyremontujemy ze swoich własnych środków, czy też z tego kredytu, nie damy takiej mikroinstalacji, no powinniśmy dać, żeby się nie marnowała, bo to już zostało stwierdzone, dlaczego się marnuje. Świetlice są tylko przykładem, ma przed nami drogi, chodniki, oświetlenie uliczne. Przypominam, że wyświetlone zostało na przykład 300 tysięcy na nowe lampy, nowe słupy. Jest to taka ilość, która na dziś, dopóki się blisko gmina nie rozbuduje razy dwa, a rozwiązuje ten problem na zawsze, na lata. Na lata nie mamy problemu z świetleniem. Wiele problemów można rozwiązać na lata. Ale wtedy ci, którzy lubią mieć, że tak powiem, te cukierki w kieszeni i nie rozdawać tego, kogo lubię, a kogo nie, nie będą mieli argumentu, bo co można powiedzieć w wiosce, że się jej da lampę, jak ona ma lampę. Można powiedzieć w wiosce, że jej się da świetlicę, jak ona ma świetlicę. No. Ludzie żyją normalnie i nie dają się ani uwolnić, ani szantażować. Czym zajmowałam się w tym czasie? W tym czasie zajmowałam się przyglądaniem się temu, jak bardzo ważna jest dla tu obecnych radnych większościowych i pana przewodniczącego, ważna jest sprawa bezpieczeństwa wodnego. Nie podpalił się pan jak na poszło w prokuraturze, bo nas tego podobno był pan przesłuchiwany. W tej sprawie, jak to ja zatrułam wodę, tak? To nic się pan nie pochwalił, jak tam było. Palił się pan, jak pan jechał, ale jak pan wrócił, się pan nie pochwalił. I to jest tabelka z wyrzuconymi, ja nazwałam jeszcze, są tylko pilne zakupy inwestycyjne. Tylko pilne, bo tych zakupów powinno być znacznie więcej. Dla komunalki, żeby nie było niebezpieczeństwa wodnego. No bo tak włóczyć wójtową prokuratura, że nie poinformowała, że woda brudna. Ale jak będą agregaty, to nie będzie tego problemu. A te agregaty to jest zaledwie 175 tysięcy, w skali gminy 175 tysięcy. Kiedy się rozdaje na jeden dom klewik, żeby go wyremontować tak naprawdę, bo to był klewik, 80 tysięcy, na świetlicy poza unijnymi, poza dotacjami od tak, dlatego że się należy 120, to już jest więcej niż trzeba na bezpieczeństwo wodne w gminie. Agregaty, które się włączają natychmiast jak zabraknie prądu, to tylko 175 tysięcy i wszystkie studnie mamy bezpieczne. Myślę, jak uratować ten wydatek inwestycyjny, uznać go za ważny na tyle, że przy tak niskim, właściwie to śmiesznym zadłużeniu należało. Jak uratować wymianę dwóch zbiorników, które skorodowały? Dlaczego nie wymieniliśmy dwa lata temu jednego, a teraz drugiego? Dlatego, że dwa lata temu nie były skorodowane, a teraz są. I obcinanie ze 100 tysięcy na 50 to zrobimy jeden, a może dołożymy jeszcze 20, to zrobimy jeden i ćwierć. No to tak jakby się chciało wulkanizować, nie wiem, balony, no. No albo coś robimy, albo nie. Jeżeli są dwa skorodowane, to czy walną dwa i woda będzie zanieczyszczona. Czy walnie jeden, to nie ma żadnego znaczenia. Mamy pół żołądka z dobrą wodą, a pół z niedobrą. Co to jest za oszczędzanie? Jakie to są pieniądze? Dwie pompy w beczce, 6 tysięcy wyleciały z budżetu, dlatego że co, że beczce? Beczce zaopatrują 1/3 gminy z wody.
Ja wiem, że tam, gdzie ja mieszkam, to niczego nie może być. Ale żeby kilkanaście wiosek było bez wody, dlatego że ja mieszkam w Węgrzech, czy może sobie przypisuję za duży zaszczyt? Co to są za pieniądze? Pompy w Węgrzech. Ile tych pieniędzy na te pompy? 6 tysięcy. Ludź. 6 tysięcy na bezpieczeństwie wody. A mnie do prokuratury, że 2 godziny później niż na Rabałko wysłała ekspertyzę dokument sfotografowany, którego nie miała prawa widzieć. 2 godziny później poinformowała, niż ona wysłała SMS. Za to ja w prokuraturze. Ale za to, że nie ma 6 tysięcy na pompy. To już nie. Proszę Państwa, nie róbmy sobie żartów z życia społeczności, która liczy 8,5 tysiąca mieszkańców. To nie jest duża gmina. Ale nie jest też tak mała jak Mielec. Nie jest tak duża jak Przedmiot. Ale każde życie w niej jest ważne. Każde miejsce w żłobku, które pozwala mamie iść do pracy. Każde miejsce w domu seniora, które pozwala dzieciom spokojnie iść do pracy, żeby dziadek sobie krzywdy nie zrobi. I każda pompa, nawet za głupie 6 tysięcy, tak głupie, bo w skali gminy to są głupie pieniądze. I każda pompa, dzięki której ktoś albo się rozchoruje, albo nie. Albo będzie tylko nie znać. Naprawdę można znaleźć o wiele, czy sprokurować inne preteksty, czy nie dobrać do prokuratury, a nie zatruwać społeczeństwo z chorodowanymi zbiornikami. Potem mamy jeszcze betonowe zbiorniki na oczyszczanie ścieków. Proszę bardzo, ile to zaoszczędziliśmy, wyrzucając to? Oczyszczania wcale nie jest taka nowa, a ścieki... Pani Wójta, ta dyskusja o poczęciu dopiero będzie miała pani czas. Ja nie będę dyskutować, ale no, wszędzie są mieszkańcy, którzy może będą to robić. Wszystko, co miałam do powiedzenia o tym urzędzie. Proszę mi nie przerywać, to jest mój czas. Ja wiem, że pan przewodnik w ogóle mnie nie dotyczył do głowy. W porządku, bo proszę mi nie przerywać. W porządku, ona jest teraz. Czym się pani Wójta zajmowała w okresie między poprawek, w związku z tym, że betonowe zbiorniki mogą wylać środowiska, że betonowe zbiorniki mogą wylać do środowiska, ponieważ trzeba naprawdę niewielką kwotę zaoszczędzić, żeby wydać. Żeby co? Mieliście zejść z 6 milionów do 1,5, ale przy okazji zaczęliście sobie rozdawać. Pani radna odcięła, zawnioskowała odcięcie 10 tysięcy na podjazd dla osób niepełnosprawnych w szkole. A jednocześnie zainwestowała wprowadzenie 30 tysięcy na wózek dla osoby, która myje największy powierzchni płaski w szoku, czyli dla siebie. Nawet nie miała tej zupełności, żeby koledzy powiedzieć, żeby to zgłosił. Sama zgłosiła wózek dla siebie, żeby nie chodzić po hali do projektu. Ale ta niepełnosprawna przyjęła. Dobrze, dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszej tak, sesji. Tak, proszę Państwa, kończy się każda dyskusja z tej strony. Pani Wójcie, wrócimy do tego, proszę, dyskusja nad projektem uchwały budżetowej. Który zamiast 6 milionów, jak rzecz 1,5, ale teraz wyszło, że 3,5. Potrzeba wydać na chlebik 80 tysięcy, na wózek do mycia podłogi w hali sportowej 30 tysięcy. Potrzeba wymontować kilka rowów powiatowych, ale nie remontować gmin. Potrzeba na stach, na których jest są pieniądze z Funduszu Szkolskiego, włożyć 2 razy więcej pieniędzy z waszego budżetu. A my wydaliśmy pieniądze na dokumenty, dzięki którym możemy po 3 stawów zrobić środków zewnętrznych. 20 tysięcy możemy pozyskać. A oni sobie po 30 tak porusza. Oczywiście w określonych wioskach. A w określonych gdzie? I rządzi. Rada Gminy Powiejska. Bardzo Państwa proszę, jeśli dziś nie jesteście w stanie tłumaczyć na tych radach, to wpłyńcie na to, żeby ci radni, którzy przyjdą, patrzyli na Wasze domy, a nie na swoje małe, lokalne interesy. Dziękuję Pani bardzo, Pani Wójt. I w dalszym ciągu powtarzam, że dyskusja nad projektem uchwały budżetowej będzie w punkcie...